26 października oficjalnie przekazano do użytku wyremontowane i wyposażone skrzydło domu dziecka w Morągu. Fundatorem tej inwestycji była TVN-owska Fundacja Nie Jesteś Sam. Ryszard Cebula, prowadzący program Uwaga, zachęcał widzów do wysyłania SMS-ów, z których dochód przeznaczono na remonty dwóch placówek wychowawczych w Morągu i Stalowej Woli. Wszystko zaczęło się od kilkunastoletniej dziewczynki, wychowanki domu dziecka w Stalowej Woli. Ona napisała taki wzruszający list do nas, że chciałaby bardzo, żeby ktoś ją zaadoptował. My zainteresowaliśmy się tą dziewczynką, zrobiliśmy reportaż na jej temat. I tak po nitce do kłębka. Ja tylko powiem, że ta dziewczynka już teraz jest, znalazła rodzinę, została adoptowana, z nią się udało. Natomiast ona w naturalny sposób doprowadziła nas do domu dziecka w Stalowej Woli, gdzie mieszkała. Popatrzyliśmy, że ten dom, no, wspaniała pani dyrektor, wspaniałe dzieci, bardzo dużą wagę nam się przykładało do wychowania. Te dzieci były bardzo porządne, schludne, taki dobry dom dziecka. To nas naprawdę złapało za serce, bo no, raz, że ta... No, los tych dzieci, one, no wiadomo, jak w każdym domu dziecka nie mają rodziców, są pokrzywdzone przez los, a dwa, że one takie były naprawdę porządne, poukładane, a biedne, bardzo duża bieda była w tym domu dziecka, postanowiliśmy pomóc. Stąd narodziła się taki pomysł na zorganizowanie dużej akcji pomocy dla domów dziecka. Mieliśmy już jeden dom dziecka na południu Polski, można powiedzieć, Stalowej Woli, i wybraliśmy później jeden w drugiej części kraju, padł akurat tutaj na Morąg, też tu były bardzo duże potrzeby i podobnymi kryteriami kierowaliśmy się, żeby to był nasz dom, który rzeczywiście potrzebuje bardzo pomocy, choć o to akurat nie trudno, a dwa, żeby znowu były to porządni wychowawcy, porządna pani dyrektor, dzieci, które się chcą uczyć, uczą się i inwestują w siebie. Panie dyrektorze, jeszcze jedna rzecz. Widział pan ten dom dziecka przed remontem i widzi pan, no, prawie już sukces, czyli po remoncie. Jak pan ocenia teraz wygląd? Nie, no, to są zupełnie dwa światy. To państwo to na miejscu wiecie najlepiej, że to była, no, nie chcę powiedzieć kompletna ruina, ale było ciężko. Było to rzeczywiście stare budynki, stare korytarze, o meblach nie wspomnę. No teraz jest cudownie po prostu, no ja nie wiem, to się chce żyć. No. Jest coś takiego, że człowiek tak żyje, w jakim otoczeniu jednak żyje, prawda? No nie wiem, sztuka nie jest fanaberią wyłącznie. Po to się chodzi do muzeum, po to się mieszka, siada w pięknych meblach, żeby się lepiej czuć, żeby to jakoś przesiąkać tym od dziecka, poza tym, że oczywiście jest wygodniej w dobrych miejscach. Więc no teraz to tu jest, no, no jest świetnie, jest kolorowo, jest wygodnie, jest ciepło, są nowe, nie tylko nowe ściany, ale nowe meble. No i teraz tu można żyć. Ten dom, ja widzę, jest w połowie odnowiony, mniej więcej, no ale po dzisiejszej akcji pewnie drugie tyle pieniędzy zbierzemy, co za pierwszym razem, i druga połówka będzie również odremontowana. Będzie cały piękny dom. Gościem specjalnym była popularna piosenkarka i aktorka Katarzyna Skrzynecka, której przyjazd wzbudził zachwyt wśród podopiecznych morąskiego ośrodka. Ta mega gwiazda dzisiaj w Morągu, Katarzyna Skrzynecka. Jak do tego doszło, że pani dzisiaj jest akurat w Morągu? Jest mi bardzo miło, że mogę być gościem państwa wraz z programem Uwaga i fundacją TVN Nie Jesteś Sam. Dzisiaj celebrujemy finał wielkiej akcji Pomagamy domom dziecka. Dzięki państwa SMS-om tak niewiele od was, a tak dużo radości, ile można pomóc. Dzięki waszym SMS-om udało się zebrać bardzo dużą kwotę pieniędzy przeznaczoną na pomoc domom dziecka, między innymi na pomoc w wyremontowaniu i pomoc ogólną dla domu dziecka tutaj w Morągu. A moja wizyta również dodatkowo przydarzyła się z tego powodu, że dowiedziałam się, że w tym domu dzieciaki wykazują szczególną inicjatywę i wielką sympatię dla naszego TVN-owskiego programu Tanie z Gwiazdami. Wiem, że ich marzeniem było uczenie się tańca i sami zorganizowali w ramach swojego domu, zorganizowali szkółkę tańca własną, tańczą, ciężko pracują. Podobno miało ich ucieszyć, jeśli ktoś z Tańca z Gwiazdami pojawi się tutaj i zatańczy razem z nimi, więc dzisiaj tańczymy. Niewątpliwie ucieszą się. Jeszcze jedna sprawa. Chyba czuje pani osobistą satysfakcję, że uczestniczy pani w pomocy dla dzieci, które, no, nie mają rodziców. Zawsze. Mam nadzieję, że nigdy nie brakuje mnie tam, gdzie jestem zaproszona i mogę w czymkolwiek pomóc. Przyznam państwu, że ja wręcz unikam nagłośnień medialnych, jeżeli robię coś charytatywnie, ponieważ dobroczynnie pomaga się w różnych akcjach nie po to, żeby samemu sobie przynieść jakąś pochwałę i splendor, tylko po to, żeby naprawdę pomóc i zrobić coś kreatywnego i coś dobrego. Zawsze, jeżeli mogę, to jestem do waszej dyspozycji.
Jej radość podzielają wychowankowie. No, dom dziecka jest ładnie pomalowany, w środku też ładnie. No, w pokojach meble ładne, wszystko. Na pewno jest lepiej, ładniej, jest kolorowo, wszystkie meble są nowe, no i jest na pewno ładniej niż na skrzydle, w którym my mieszkamy, które mam nadzieję, że będzie wyremontowane za rok. Warunki podobają mi się super niż poprzednio, ponieważ jest teraz bardziej kolorowo, czyściej, zadbanie. No i mam nadzieję, że będzie tak do końca. W iluosobowym pokoju mieszkasz? Jesteś sama czy z koleżankami? Mieszkam w pokoju trzyosobowym. W tygodniu mieszkam sama, na weekend mieszkam z koleżanką niepełnosprawną, która uczy się w Szymanowie. Dzisiaj zakończenie akcji i remontu naszej placówki. Jak widać, jest to dość taka impreza, powiem, akcja z dużą pompą, ponieważ jak widzicie panowie, jest masa ludzi z TVN-u, i z czego my się oczywiście bardzo cieszymy, ponieważ placówka nasza wymagała, nasz dom wymagał kapitalnego remontu i już w większej części jest wyremontowany. Dzieci mają wspaniale wymalowane, urządzone, wyremontowane pokoje, umeblowane już i cieszą się na tym, że mieszkają teraz w takich warunkach, o jakich marzyły wcześniej. Pani dyrektor, dom przed remontem, a dom po remoncie, te skrzydło, to chyba dwa światy. Jak to pani ocenia? No, niektórzy znajomi, którzy tutaj często bywali, nie mogą po naszych korytarzach trafić do poprzednich miejsc, dlatego że dom zmienił jakby swoją funkcję. Część pomieszczeń, które wcześniej miały zupełnie inną funkcję, spełniały, teraz spełniają funkcję mieszkań samodzielnych dla dzieci. Korytarze zmienione, klatki pozmieniane, ponieważ każda z grup dzieci ma swój wydzielony jakby sektor mieszkaniowy, gdzie mają 14-osobowe grupy, mają wydzielone swoje mieszkanka z zapleczem sanitarnym, z własną kuchnią, swoimi opiekunami, także można tam funkcjonować jak jedna większa rodzina. Na drugą część remontu w obu domach dziecka zebrano już ponad 1 000 000 zł.